W zeszłym tygodniu przyszedł do mnie klient z tym 26 playerem Dartmoorem z najgorszą chyba możliwą usterką, jaka jest dla mechanika. Czyli coś trzeszczy gdzieś tutaj w napędzie, nie wiadomo czy to jest suport, czy to jest piasta, podczas silnego pedałowania i proszę, żeby mechanik coś z tym zrobił. Najgorszy typ usterki jest taki, kiedy nie widać co jest zepsute, tylko słychać. Tutaj totalnie nie było widać co trzeszczy i co jest powodem tego trzeszczenia, więc standardowo wymieniłem tutaj suport, bo to jest jednak najczęstszy powód, dlaczego coś trzeszczy gdzieś tutaj w napędzie. Przeważnie jest to suport. Niestety suport nic tu nie dał i pojawił się drugi problem po drugiej naprawie. Drugi problem jest taki, że właściciel roweru chciał, żeby mu podgłośnił trochę piastę. No i zajrzałem tam, niektóre zęby w driverze nie wychodziły, te zapadki, więc przeczyściłem je, przeczyściłem sprężynę, dodałem tam świeżo oleju, tak jak się powinno. No i niestety przyjechał do mnie na reklamację, ponieważ po kręcenia te zapadki się chowały i nie wysuwały, przez co miał takie puste kręcenie. No i trzeba zajrzeć tutaj i zobaczyć, co tak naprawdę jest powodem tego całego trzeszczenia, co jest naprawdę no, trudnym zadaniem i czasochłonnym. Kiedy jednak klient jest niezadowolony, zrobimy wszystko, by miał ostatecznie o nas dobre zdanie. Ten driver nie załapywał przez to, że zapadki nie wracały, albo sprężyna może być za słaba, co jest raczej mało prawdopodobne, albo po prostu one są w jakiś sposób tutaj zalepione. Dawałem tutaj delikatnie tylko smaru do łańcucha, żeby tam był jakiś poślizg, ale widać, no najlepiej dać tutaj na sucho wszystko, żeby te zęby wracały, bo inaczej będzie znowu takie puste kręcenie. Proste przyczyszczenie drivera i usunięcie smaru zrobiło robotę. Jak widzicie, wszystkie zapadki się wysuwają pod naciskiem sprężyny. Myślę, że kwestia drivera będzie w ten sposób rozwiązana. No, najgorsze jest to trzeszczenie. Suport został wymieniony, ale tak naprawdę łożyska piasty też nie chodzą idealnie i tak naprawdę no, można jeszcze to wymienić. Mamy fakta, możemy sprawdzić w łatwy sposób, czy to jest coś związane z piastą, bo mam tutaj koło NS-a, które no, też było wymienione. W sumie może tutaj możemy założyć, słyszycie jak głośno cyka, i sprawdzimy, czy trzeszczy po założeniu na tą piastę. Kto w Dartmoorze, powiedzcie mi, tak zrobił, wymyślił tą ramę, że nie można normalnie napiąć tego łańcucha. Na przykład w Rose'ie ten jest Rose Plus, jest normalnie, macie ją normalny napinacz. Tutaj jak chcecie przykręcić, to jeszcze śrubą kręcicie w tą stronę, żeby to koło przesuwało się do przodu i łańcuch był mniej napięty. No tragedia. Dobra, no z tym driverem, który jest jeszcze bardziej zjechany, słychać no jak to tragicznie działa. Dlatego uważam, że tamten driver może być po prostu mniej zjechany, ale też na tyle, że to jest powód tego trzeszczenia. No i jedyne co możemy z tym zrobić, to po prostu wymiana drivera. W tym momencie myślałem, że temat jest już skończony, ale niedokończony, ponieważ trzeba wymienić driver. Stwierdziłem, że przełożę chociaż sprężynę z drivera w NS-ie do drivera w Dartmoorze. Nie wiedziałem, czy klient zdecyduje się w najbliższym czasie na nowy driver, więc chociaż niech mu ten fajnie cyka. Nie spodziewałem się tylko tego, co nadeszło potem. Próba, jak to wygląda i czy strzela po wymianie sprężynki i przeczyszczeniu bębenka.
Podczas próby nie znalazłem o dziwo żadnej nieprawidłowości. Piasta bardzo fajnie cyka, ale co ważniejsze, podczas mocnego nacisku na korby nie występowało trzeszczenie będące głównym problemem. Naciągnęliśmy łańcuch, przeczyściliśmy rower w ramach rekompensaty za niezrobienie dobrej roboty za pierwszym razem i miejmy teraz nadzieję, że problem się nie pojawi podczas jazdy. Część z Was ogarnięta trochę w serwisowaniu może zastanawia się, dlaczego wymieniłem support, skoro nie trzeba było, możliwe, że nie trzeba było wymieniać tego supportu. Wymieniłem najpierw support, bo od czegoś trzeba było zacząć. No takie badanie wymaga trochę kombinowania z różnymi częściami. Support i tak prędzej czy później trzeba było wymienić, więc 120 zł za nowy support to nie jest duży koszt, a poprzedni, jeśli ten nowy się zepsuje, to i tak będzie można sobie później założyć. Nie było przez dwa ostatnie tygodnie odcinka z serii jak kupię tanio, sprzedać drogo, czyli tego, na co najbardziej czekacie na tym kanale. Dlatego, że po pierwsze przez tydzień bardzo chorowałem, bolała mnie głowa, jakieś tam wirusowe chyba zakażenie. Po drugie, no było strasznie dużo roboty, były różne dziwne przypadki na serwisie, jak na przykład ten Rock Rider, który jest rowerem dziecka ze szkoły i jakiś dzieciak, który nie wiem, czy to był dzieciak w sumie, ale no ktoś chyba ich nie lubił bardzo, bo poprzebijał kilka opon, jedną obok drugich na stojakach rowerowych przed szkołą, przez co mama tego chłopaka musiała ponieść koszt nowej opony, plus wymiana, plus dętka, co wynosiło jakieś 150 zł. Takie koszty ponoszą też pewnie inni rodzice, więc gościu będzie miał naprawdę przesrane. Jeśli zastanawiacie się, jak idzie biznes w ogóle serwisu rowerowego, to powiem Wam, że jest całkiem dobrze. Obecnie na serwisie mamy 26 rowerów i cały czas jest ten przemiał. Ludzie ciągle przenoszą nowe rowery, także mamy robotę. Na razie pomaga mi Leon, który przychodzi kiedy może. To jest bardzo fajną pomocą i wreszcie mam kogoś, komu mogę zaufać. Miło mi. Więc jak na pierwszy sezon działania tego serwisu powiem, że jest naprawdę dobrze. Obiecuję Wam, że w tym miesiącu będzie jeszcze przynajmniej 4 albo nawet 6 odcinków serii Jak kupić tanio, sprzedać drogo i będzie o NS-ie, Snabie, do którego już mam nową obręcz. Będzie o Bitwinie, Rock Riderze, którego rama już tutaj przyszła właśnie dzisiaj po malowaniu i możemy zrobić mały unboxing. Pomalowałem proszkowo w lakierni BK Perfect pod Warszawą, która jest według mnie najlepszą lakiernią w Warszawie. Ta rama była strasznie obśrupana. Odświeżyliśmy ją na taki półmatowy kolor czarny, czyli podobnie jak było i wygląda to po prostu super. No i tak widzicie, leci dzień. O 19 staram się przeważnie wychodzić z pracy, żeby jednak mieć te jeszcze 2-3 godziny takiego wolnego czasu dla siebie i nie pracować, żeby odpoczywać. Oczywiście staram się też włączać oświetlenie podczas jazdy na rowerze, szczególnie kiedy jest taka paskudna pogoda jak dzisiaj, bo to zwiększa Waszą widoczność na drodze. Tylne światełko migające naprawdę ostrzega samochody przed nadjeżdżającym rowerem. A jeśli chcecie naklejkę promującą bezpieczną odległość między samochodem a rowerem od blogu rowerowego, to możecie do nich napisać na Facebooku albo możecie przyjść i odebrać je osobiście. Na razie! Ja mam na krzywą coś korby albo pedał w ogóle. Strasznie dziwnie tak na boki to chodzi. Czyli co, jednak lampki nie pomagają podczas styczności? Co? Pomagają, pomagają. Nie zauważyła cię pani, tak? No, pani mnie nie zauważyła. Faję paliła, to już akurat...